Janusz Kunikita. No to niech przyjdzie. Jak ty spojrzysz się może, bo ci coś powiem. I jest jeszcze Daria. To i one co? Tutaj obydwie wiem, będą chciały cię zezłamować. PDF-ie je... A jeszcze porozmawiamy. A co to PDF plik? Ile ty jesteś, dziewczyn? Kurwa, jak się zachowywałeś, jak miałeś... Ile lat miałeś? 15. No to zaraz porozmawiamy właśnie. No przynajmniej się przyznałeś, że jesteś PDF-em. Chodź, podejdź. Dawaj, no chodź, to zrób się face to face. No chodź, porozmawiamy. No, no to zróbmy face. Dobrze, to face to face. Zróbmy face to face od razu. Tak, zróbmy face to face. To najświeższe. Oni na tym klaucie robią face to face 3 minuty, tylko po to, bo oni mają się uderzyć, ale nie przesadzić, wiesz, mają być emocje. Takie, to jest takie wyważone face to face. Face, skoro ile tak tam tych dziewczyn w tej agencji w końcu jest? Chodź, kurwa. No zróbmy. Chodź. Wiem, że mnie uderzysz, bo... No to zdejmij okulary, pajac ujebany. No to co dzisiaj zdejmę? Ale nie no... Bo wyglądało, bo zostałem. Ty, kurwa. Potwierdź, że zostałem odepchnięty, kurwa. Nie uciekł, został. Został. Taki... Dobrze, no panowie, bo w tym momencie ciągle dojdziemy. Chyba stanąć przy może tym. Może usiądźmy na samym. A, no co? No przy tym celu mogę stanąć. Nie możesz zatrzymać. Zdejmij to. Zdejmij to. Chodź. No to chodź. No to chodź. Dobrze, panowie, bo i tak nic nie widać teraz. Usiądźcie na miejscach, przegadajmy. To zrobimy wam później face to face. Nie, jaki face to face, jako nawet. Zdejmij okulary, podejść tutaj. Ale czemu? Uderz mnie, jak mam okulary. A uderzę cię. No to chodź mi zadzwonisz na swojego ojca, byłego policjanta. Były policja, no co by Gruszkowskim. Twój o... Tak, twój ojciec jest, kurwa, były. A, plujesz, tak? Bo nie możesz wytrzymać. Ojciec, kurwa, Tana Marconia, były policjant, który ma... Ojciec, kurwa... Czekam, to jeszcze sekwentą biegnie. Ja pierdolę, ty. Jakie to jest wszystko dynamiczne. To stary, takie dynamiczne. Ja, moje oczy jeszcze nie są na to gotowe, ty. Tak, mnie też już to przebodźcowało. Cała gitownia się zleciała. Kurwa, byłem... A, plujesz, tak? Bo nie możesz wytrzymać. Ojciec, kurwa, Natana Marconia, to jest były policjant, który ma... Chodź tu, no chodź. Dobrze. Co, kurwa? Ja pierdolę, kurwa, ile tu jest PVP w tym samym czasie. Turniej gildii. Ten wyleciał. Tana Marconia, to jest były po... A ten mówi, ja się z tobą nie biję, kurwa, idę gdzie indziej. Policjant, który ma... Chodź tu, no chodź. O proszę. Dobrze. Co, kurwa? Nie no, ten mecz w chuj tu jest, kurwa, na tym. Pory, dostałeś. Frajer zjebany. Kurwa, frajer nie może wytrzymać. I co, kurwa? Jebana. Jebana? No co? Bolało? No co nie możesz wytrzymać, kurwa? I słuchajcie, panie, oficjalna informacja na kartce. Oficjalna informacja jest taka. Jest największą pizdą. Pizdą jest Natan Marcon, jego ojciec jest, kurwa, byłym policjantem, ma biuro detektywistyczne. Nie brońcie Bogdana, tylko imię i miejsce zamieszkania jednej z ofiar, by się przestraszyła, nic nie powiedziała. Przekupił lub szantażował Olciak, która zmieniła zdanie o 180 stopni. Przez to Olciak zabroniła Konopowi publikacji pogrążających go dowodów. Rozesłał nudes jednej z dziewczyn, po czym chciała ona popełnić samobójstwo. Chciał szukać kibiców, próbując przekupić Natana, żeby udał kontuzję i nie wyszedł do walki z Denisem na cloud. Manipuluje ludźmi, robiąc się ofiarę. To jest ogólnie jakby spoko, tylko ja nie wiem, czy za to pozwu nie można zrobić. Przekupił lub szantażował, bo problem jest taki, ja nie mówię, że jakby Natan może nie mieć racji, ale to by było bardzo ciężko udowodnić. Jeszcze jest, kurwa, jebanym PDF-em i tyle w temacie, kurwa. Dziękuję na temat bardzo tej osoby. To... Tylko ja myślę, kurwa, że chyba Bogdel by go nie pozwał. Chociaż chuj wie. A czemu on dzisiaj się na Bogdela odpala? Coś się wydarzyło, czy nie? A, na Twitterze, okej, to ja nie wiedziałem. Chciałem Uwa. Powiedzieć i każdemu przekazać, aby każdy pamiętał. Tylko pluję. Ha! No cóż, zaczęliśmy od tego. Pluję to ci na starego. No. O. Dobrze. Ja tak. Okej, tutaj też wyzywał tatę. Tak ci, kurwa, powiedziałem? Nie, ale ja ci tak teraz ale powiedziałem. A widzisz, jaką ty, kurwą jesteś, że najeżdżasz na rodzinę? Po chuj ty takie rzeczy, kurwa. Ale on zaczął mówić o moim ojcu. Ale po co na rodzinę? Ej, Harry Potter, idź, kurwa, swoje okulary weź i bana, kurwa. Chodź. No, tam masz, kurwa, chodź, okulary. Ry już dostałeś, krewka no. Tutaj poleciała. Bo nie okulary, może no. Wytrzymać dziewczynka. O, ten dostał, o Boże, kurwa, o Boże. Porozmawiamy dostał, kurwa, sobie, mele. Tak. Potem dostał kopa. Ta. Okulary, ten dostał, na to uwaga. Porozmawiamy sobie na temat, kurwa, wszystkiego sobie porozmawiamy, kurwa. Co? Krew leci z nosa? Chodź. Leci czy nie leci? Chodź jeszcze nie leci. Jeżeli nie, to możesz tu zostać. Przyjdzie Nikita. Niech przyjdzie Nikitka. Natan. Człowieku! Przez siebie! A ja wiesz, co tak gadasz? No ty. Przez siebie!
No ty. A ty jesteś frajer jebana. Kurwo jebana. Z dupy, przez kurwa. Ciebie, Nikola, by tu spotkał, kurwa, na mieście, by cię rozjebał, od razu na psy dzwonisz. Kurwo, jebana. Natan, musisz na sekundkę zejść, musicie tutaj opatrzyć, bo leci ci delikatnie krew z brody. Bo dostałeś pizę tak samo. Tak, 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 ale wiesz co, muszą to tylko... Patrzcie, że nie było, że tu mam pryszcza. Dobrze, słuchaj, tylko musisz dostać już plaster. Jak się spuszcza ktoś na ryj, to masz pryszcze. Tutaj mam pryszcza, więc to jest pryszcz, bo się nie nawet kurwa, Ferrari się spuszcza na mordę i wiesz. Co? Czemu taki jesteś teraz przestraszony? Bo o twoim tatusiu porozmawiałem, byłem policjancie, kurwa? Biuro detektywistyczne ma? Kurwa? To chyba dobrze czy źle? No, a, dobrze? Dobrze, uważasz, że dobrze, tak? A źle? Mieliśmy porozmawiać o Nikoli, na temat OnlyFansa. Tak. Widzę, że rozmawiamy inaczej. Mój stary wychodzi z paki, kurwa, za 2 miesiące. Twój stary ma biuro detektywistyczne? Tak? To niech przyjdzie. Tak? Będzie się wstydził za ciebie. Nie... Skoro ej, wychodzi, się będzie wstydził, co odpierdalasz kondomie. To niech udowodni, że twoja, kurwa, jest rozmawiamy. Chodź na sekundkę, oni cię tylko tam ogarną i wrócisz tutaj. Dobra, ale dajcie mi go, zaraz rozjebać. Mówisz, że PDF-em jestem, tak? Coś takiego wspomniałeś, tak? Czy nie? Nie powiedziałem, że jesteś PDF-em, kurwa. No tak wspominałeś coś. Że Bogzel jest. No o, że tak, że twój były przyjaciel jest PDF-em, były tak? Przyjaciel, kurwa! Tak. Buja się z nim, a teraz najeżdżasz, kurwa. Posłuchaj mnie. Posłuchaj mnie. No co zrobię? Ja was dwóch mogę najebać. Chodź. No to chodź. Zostałeś z Balenciagi za 5 kg. Ja z bombą walczę i mogę z tobą napierdalać. Kurwo! No przyjmij walkę, kurwo. Z Balenciagi za 5 kg dostałeś. Kurwo. Chcecie z królem się bić, co kurwy? Ja ci nie chcę z kurwą bić, kurwa. Chcę cię dojebać za te słowa, kurwo. Chcecie, kurwy? Dobrze, Natan, zejdź na sekundkę, panowie, uspokójmy to. Dwa razy pierdol dostaniecie. Dobra, zapierdalaj tam, kurwa. Może zacznij od początku, Sekwento. Poproszę cię o to, że jak chłopaki się kłócą, ty nie krzycz. Dobra, ale to nie da rady. Rozumiem to, natomiast jak kamerboy się kłóci z Natanem, to nie przerywaj, bo pracujesz. Dobrze. Trzeba kurwa cisnąć tego kurwa. Dobra, kamerboy, od samego początku, o co ci w ogóle chodzi? Bo wszedłeś tutaj, zacząłeś mówić mocne rzeczy na temat Natana Marconia. Bo zmieniła się w ogóle koncepcja. Ty powiedziałeś, że chce tutaj wejść Nikola, ale że w końcu nie wejdzie. Wejdzie czy nie wejdzie? O co chodzi? Nie, raczej Nikola nie wejdzie. Słuchajcie, żeby była jasność, miała tu wejść Nikola, miała zrobić oficjalny statement w stosunku do tego człowieka, jak on się zachował. Miesiąc temu Boxdel nagrał materiał na Natana, w którym wspominał coś, że jakaś dziewczyna przez to, jak została pomówiona o prostytucję, zaczęła, no, musiał pokazać szota. W każdym razie, to jest identyczny przykład, tak jak Natan Marcoń wcześniej na panelu obraził Nikolę od prostytucji, gdzie w ogóle czegoś takiego nie ma, w ogóle nawet mowy. Miała tu Nikola być, miała zrobić oficjalne przemówienie. Niestety jej nie ma, ona jest teraz u góry, bo nie może, kurwa, na niego patrzeć. Ona nie wytrzymuje emocjonalnie. Jeżeli Natan Marton coś powie o mnie, zajebie mi cokolwiek, ja mam wyjebane, bo mnie to nie rusza. Ale młodą kobietę, która ma 20 lat, słuchajcie, jeżeli ktoś akceptuje to, że dziewczyna, która wyszła z nałogów, z alkoholizmu, zaczęła śpiewać, zaczęła się rozwijać i ktoś akceptuje to, że ją obraża od prostytucji tylko dlatego, że ma OnlyFansa, nie umawia się na spotkania, nie bzyka się za pieniądze, robi sobie zdjęcia artystyczne, jak każdy niech zwie. Jeżeli ktoś to akceptuje, to ja, kurwa, nie mam pytań. I miała tu przyjść, niestety jej nie będzie, jest też ze mną Daria, czyli kobieta, która prawie by się spotkała z Natanem Marconiem. Mam na to wszystko dowody na moim Instagramie, pokażę dzisiaj po programie jeżeli całą konwersację. Tutaj, to pani, a do czego ten portal służy? Chodzi, no bo nie mamy jak... Kutasa wysyłał na to, do czego ten portal nie, słuchajcie, Natan Marcoń, generalnie sprawa wygląda tak, że chciał się spotkać z 18-letnią dziewczyną, namawiał ją na spotkania. O kurwa ty! Jak tak dalej pójdzie, kurwa, to już nawet żony nie będzie można poruchać. Nie no, kurwa. Natan, jak mogłeś, kurwa, próbować umówić się z 18-latką? Nie no, masakra! Kto to widział? Ha. Ja wiem, że na scenie YouTube'owej jest to wiek raczej wyższy niż niższy, ale uwaga, stary, 18-latki to są w porządku dziewczyny. Nie, stary, kurwa, Natan może mieć 60 lat i się umawiać z 18-latką. No kurwa, no dajcie spokój, co to jest, kurwa, w ogóle za argument? Teraz każda rura, do której kiedy ktokolwiek napisał, siema, może pójdziemy na kawę, to będzie do oponentów medialnych osoby, która właśnie do niej napisała, wysyłać screeny i każdy będzie kręcił gówno burza, bo kurwa, on się chciał ze mną spotkać. No tak, ludzie się ze sobą spotykają, ruchają się, chodzą na kolacje, na spacery, nie wiem, robią sobie loda, jakby kurwa wiesz o co chodzi, nie? Jakby ludzie to robią. Do momentu, kiedy jest to legalne względem prawa, to chuj ci do tego, kurwa, kasztanie. W tej rano do niej dzwonił, mówił tak, słuchaj, mam apartament, tak czy nie, podejmij decyzję. I o co chodzi? Natan Marcoń kilka lat temu na streamie na Omegle chciał pokazać
Mini Majka dwóm dziewczynkom. I jego zachowania w ogóle się w żaden sposób nie zmieniły. Chciał umówić się z Darią na spotkanie, namawiał ją, kupywał apartamenty, jakieś inne rzeczy, mam na to wszystko dowody. Daria się finalnie z nim nie spotkała i różne dziwne rzeczy pisał. A to nie wszystko, to nie wszystko, bo wczoraj rozmawiałem z jedną dziewczyną, która ma... Ludzie na czacie piszą cały czas 18-latka z wykrzyknikami, czyli... Ale przecież może być... Dobrze, okej, ja rozumiem. Co w tym złego? Ale słuchaj, zaproponował spotkanie, no. Co w tym złego? Wiesz, o co chodzi? On jej do mnie pisał takie rzeczy. Padniesz po 6. Co to jest 6? To jest jakaś porcja? Ale spokojnie, popilnuję cię, rozumiesz? On tak do niej pisał. Chodź, spędzimy miło czas, chcę się tobą zaopiekować i tak dalej, i tak dalej. A wcześniej, kilka lat temu, chciał pokazać Mini Majka. Wiesz, co to jest Mini Majk? No nie. No domyślamy się, co to jest. Domyślmy się. Tak. Młodym kobietom. Chodzi o to, że Nathan jest nieprzewidywalny i swoje zachowania mogę sugerować... Dobra, tak szczerze... O Natanie naprawdę można dużo powiedzieć, z wieloma rzeczami możesz się nie zgadzać. Ale kurwa, to co ty pierdolisz człowieku na jego temat i czym ty go chcesz zaatakować, to naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie, kurwa, jak ci nie wstyd, nie? Więc no, miał 15 lat, kurwa, chciał zaistnieć w sieci, kurwa, pierdolił głupoty na Omegle, mając 15 lat, przypominam. 15 lat. Albo umówił się, kurwa, co 17 lat. Kurwa, o Natanie naprawdę możesz mieć naprawdę złe zdanie. Naprawdę może ci się nie podobać jego zachowanie. Ja to wszystko rozumiem. Ale kurwa. No what the fuck. Patrz mu jak PDF. Dobrze, to zróbmy tak. Zrobił. Jak Nathan wróci, to niech on się wypowie, ponieważ nie wiemy... On się nie wypowie. Tego filmiku. On jest teraz tak rozjebany psychicznie, że on się nie wypowie. Ale okej. Ja myślę, że się wypowie. Natomiast bardzo ciekawe, Piotrze, zadałeś pytanie Kamerboyowi. Poproszę jeszcze raz. Co to jest to konto w ogóle? Co to jest za portal ten OnlyFans? Na czym on polega? No słuchaj, ja nie chcę tutaj... Ja jakby... ci powiem wariancie. No wyjaśnijmy, jeżeli są tutaj zarzuty co do tego portalu, no to chciałbym wiedzieć dlaczego. Okej. I w takim razie po co te konto ona tam ma? O, Nikola? Do czego służy te konto? Do czego służy? Generalnie jakieś... Żeby se konia, no bo konia walą z kulejarzy, ale walą konia. Dobra, no, kurwa. Nie, można słuchaj, wykupywać tam, załóżmy... Jakieś, no, ja bym na przykład... Tak, ja mogę coś powiedzieć? Ej, ziomuś, ja bym na przykład swojej dziewczynie pozwolił. Że samo to... No tak mówię, spoko, i szanuję swoje zdanie. Nie przeszkadza ci to, że twoja dziewczyna ma tam... Nie, wiesz dlaczego? No mówisz, no tak, no bo mówisz, że tam robi zdjęcia, to, tamto, a nie ma innych normalnych kont, na których można robić zdjęcia. Dziękuję bardzo, Soba. Wiesz co, właśnie tak właśnie dalej, problem... Musi to być konto też powiązane z tym, żeby masturbować się przy tym... Piotr, bo chcę po imieniu mówić do Piotra. Piotrze, sytuacja wygląda tak, że niestety żyjemy w czasach, gdzie ten Instagram przyjął taką potęgę. Tam dziewczyny wstawiają w bikini zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Nathan posądził Nikolę o prostytucję, więc wszyscy wiemy, co to znaczy słowo prostytucja, a Nikola tam po prostu sobie robi zdjęcia i mogę... A to nie jest tak, że on ją posądził o prostytucję, zważywszy na to, że... Kiedyś Magical publikował jakieś screeny, jakiś date zone i tak dalej. Ja nie wiem, czy to jest to samo co Roxa. Sorry, nie wiem, nie przysiaduję, nie znam się. Ale coś tam o jakimś analu za 200 zł było i tak dalej. No to jakby, czemu Nathan w sumie nie powie ty, ale że chodzi o coś innego. Ja nie wiem ile, stary. Zatem ona też twardą pornografię nagrywała, bo tu widziałem te filmy. Przyrzec kurwa na cokolwiek, bo są oczywiście zdjęcia no, ale dobra, a przerobione, się... gdzie Nikola nie pokazuje pornografii. Dobra, ale czym to się różni w takim razie od, nie wiem, dziewczyny, która w burdelu będzie sprzedawała truskawki, chyba. No tym, że to jest online, stary. No tak, nie ma znaczenia ale, w ogóle. Więc zaczynamy od tego. Panie i panowie, wraca Nathan Marcoń. Dostałem na słuchawkę informację, że lekarz powiedział, że to był tylko faktycznie pryszcz i że musimy to zaznaczyć, że to jednak nie krew pobójcy. Natomiast Natanie, zostałeś tutaj oskarżony, że chciałeś zaprosić, ale 18-latkę. O, pisze do mnie, kurwa, żebym... Słyszysz, co mówię? Bo chcę ci przekazać, powiedzieć, że nie słyszałeś. No, że co? Podobno pisałeś znaczy, to, z 18-latką, więc ludzie na czacie już pochwycili, że jednak to była pełnoletnia dziewczyna, ale tutaj była, przyszła. Mając 15 lat, chodzi o jego zachowanie. Bo powiedział, że jestem pedofilem, mając 15 lat, potem, że pisałem 18-latką. Posłuchaj, wypowiadałeś się na temat Pandora, tak? Tak. To, co zrobił Dubiel, to już chuj. Ale ty byłeś tylko o 2 lata młodszy od Dubiela wtedy, kiedy chciałeś, kurwa, pokazać Mini Majka dziewczynom. Ty myślisz, że ja na Omegle pokazowałem Mini Majka, kurwa, 15-latkom i 14? Jebany idioto? To też taki portal, gdzie sam się robi takie rzeczy, tak? No kurwa, na... To w ogóle co te dziewczyny tam robiły też na tym portalu? Ja byłem w ich wieku... Wyglądasz, ale poczekaj, słuchaj. Ale jebany idioto, to było wałkowane w ogóle... na fejmie 16 czy tam stary, 18, kurwa. Nie ma znaczenia. Ma to znaczenie, komentowałeś kurwa. Pandora, miałeś 2 lata tylko mniej, co Dubiel wtedy wysyłał te głosówki, a kurwa dziewczyną chciałeś pokazać, już nie chcę mówić co. Aha, czyli jeżeli wyruchasz 12,
aby ruchasz kurwa 16, masz, nie ma różnicy dla ciebie. Ale jesteś pierdolnięty, masz takie zachowanie. Czyli 15 lat na przykład i 13 nie ma różnicy żadnej, nie? Nie no, w tym momencie to nie ma racji, bo jakby jest różnica, bo 15 i 20 to nie jest to samo co 13 i 18. A ponadto inaczej jest trochę robić sobie bekę pod na streamie Somegle, gdzie każdy na to patrzy. To jest zupełnie coś innego niż pisać prywatnie w jakimś celu, nie? Spotkać? O co chodziło z tym padniesz? Dlaczego chcę z Darym się spotkać? Tak, no. Bardzo bym poprosił, aby mój przyjaciel wszedł na panel i właśnie teraz to powiedział. Proszę, aby mój przyjaciel wszedł na panel i przyjaciel, właśnie ze mną to powiedział. Dobrze, kto jest twoim przyjacielem, Natanie? Bardzo nie zapraszam mojego przyjaciela. Gotowy. Nie mam żadnej informacji na słuchawkę. Okej, to jeżeli teraz nie wejdzie, to najpierw bym chciał, to za chwilę, bo on pewnie się przygotowuje. Dlaczego obrażałeś Nikolę od prostytutek? Bo jest jebaną dziwką w OnlyFans. Kurwo, jaką jebaną dziwką, a ty kurwa chcesz okay, dobra, pokazać dziewczyną, to przepraszam. Pewnie jebany. Co, czemu obrażasz okej, okay, czyli jest matką twojej... Poczekaj, okay. Czemu ją taką... Ale powiedz mi tak szczerze, stary, no. Bo ja w ogóle tego nie rozumiem. Czy możemy zamknąć temat OnlyFansa raz na zawsze? Dlaczego? To jest walka między tobą a mną. A ty możesz zamknąć OnlyFansa? Czy ja mogę zamknąć OnlyFansa? Tak. No tak, w każdej chwili. A czemu no ty zamknij. A czemu zamknij. Ty jak zamknij OnlyFansa, to będziesz kurwa OnlyFansa? Co fentanyl napierdala w Stanach, kurwa. Co jeszcze raz? Dobra, to słuchaj. A czemu ty zamknąłeś OnlyFansa? Dobra, słuchaj. Dobra. Ale czemu, odpowiedz. Co? Czemu nie zamknąłeś OnlyFansa, jebane OnlyFansa? Idioto, kurwa. Czemu zamknąłeś? Ale ja nie mam OnlyFansa. Też rzucę u siebie na Instagramie, że OnlyFans, a Natanka był, a teraz nagle nie ma. A czemu Darię zablokowałeś? Mam bo nie chciałeś, żeby konwersacja wyszła. Mam ale jaka konwersacja, stary. Kurwa, z Darią? Jaką kurwa? Cała konwersacja, ale nie promuj swojej dziwki. Stary, temu, mieszkasz z jakimiś dwoma dziwkami, które kurwa promujesz, aby rok zarabiać temu na nich kasę. Chciałeś się spotkać z Darią, co chciałeś? Zaraz przyjdzie mój przyjaciel. Co to są za sześć porcji? Zaraz przyjdzie mój... Przecież podawałem całego screena, jebany idioto. Zaraz przyjdzie mój przyjaciel, ale niech teraz nie przychodzi ten mój przyjaciel. Bardzo bym prosił, okej, nie będę wyzywał twojej kobiety. Dziękuję bardzo. Jeżeli, dlatego prosiłbym... Nie ma jeżeli. Okej, to nie będę. Chciałbym, aby puścić film, nazwa Matka Moich Dzieci, bo tak powiedziałeś. Jeżeli okaże się, że jest to naprawdę porządna kobieta, nigdy ją nie zwyzywa. Ona jest porządną kobietą. To poproszę Matkę Moich Dzieci, aby puścić film. Jeżeli jest porządną kobietą, wysłałem to do reżyserki. Żoną, a więc i zaraz powinno się puścić. Będziesz to będziemy mieli pokazane? Ale to nie jest od początku puszczone. Puśćcie od początku, kurwa, ej. Ja już Nikolo robiłem, co chciałem. 6 godzin na pieska ją brałem. Ale wysłuchajcie, kurwa, ej, to mój frajer ukradł kontakt. Nikoli, kurwa, i też do sądu jest go pójdę. Ale czemu nie będziesz kurwa za tą prostytutkę? Będziemy się widzieć, wiesz kiedy? Jak zrobię, cię nie słyszą. Piła po prostu. Usunąć te konto z tego OnlyFansa. Czy ciebie? No to przepraszam. Chronicie dziwki, kurwa? Jakie dziwki, kurwa? Ty w ogóle, co ty brniesz, stary? Puśćcie, dobra, ja proszę z telefonu, kurwa, to samo. Co, poczekajcie. Nie. Powiedzowie nic nie słyszą. Kurwa, zjebaj się na reżyserce, kurwa. Zaczapeczkę lecie od Sebastiana. Kurwa, puszczę ja film. Jeszcze raz. Ja pierdolę, jaki błęd tu jest. Gotowany. Nie no, dobrze, kurwa, co to 3 jest? Sekundy. Ja puszczam. To jest ten sam, kurwa, film, co wysłałem. Proszę przybliżenie i puszczę też na mikrofonie. To jest Matka Moich Dzieci, jeżeli okaże się, że Nikita jest porządna. Nikola jest porządna. Jest porządna. Miała przeszłość, jaką miała. Okej, okay, jest też, porządna. Kurwa, miałeś przeszłość, proszę jaką o przybliżenie miałeś. I puszczam. Czy jesteś teraz porządnym człowiekiem? Proszę, chuj wie, kurwa. Proszę. Jaki młyn jest, kurwa! Dzięki Smiglip, kurwa, ale się... O! Nic nie rozumiem! Przybliżenie. Miałeś przeszłość taką, jaką okay, miałeś. Proszę kurwa. Przybliżenie i puszczam Matka Moich Dzieci. Powiedziała, że jest porządna. Jeżeli jest porządna, nie będę jej obrażał. Nikita jest moją przyszłą żoną, tak. A więc matką moich dzieci, matką moich dzieci, matką moich dzieci, matką moich dzieci. Ta jest moją przyszłą żoną, a więc matką moich dzieci. Co to kurwa jest w ogóle? Ja nie wiem, co to jest. Chciałem 6 godzin, na pieska ją brałem, chodziła 10 razy w nocy, dużo. Połykała, wszystko robiła. Też bym połknął. Po narkotykach też byś kurwa tak jebał. Taki połykasz, nie? Wszystko, żeby w ogóle nie pokazujcie mi tego cepa jebanego magikala, kurwa. No. No dobrze, no ale... kurwa. A słuchać mnie, czy nie? One? Dobrze, niech pokażę. Nie pij tyle. Niech pokażę, tak. Już. Pani Karolina, za czapeczkę leci obserwacja, kochani zacyski tutaj. To jest jak, rucha się z kobietą. Dobrze. Już, koniec? Czekaj, jeszcze nie koniec. Dobrze. Tutaj jak wciąga kreskę z fiuta. Tylko oczywiście to jest zacenzurowane. Teraz patrz, to ci powiem, wytłumaczę. Nie tylko chyba do zdjęć. Coś, nie, słuchajcie. Instagram na tą grobka Martin. Bez cenzury, dobra. Ktoś mi się włamał na konto. Tak, i wyślę wam linka bez cenzury do wszystkich filmów. Odnośnie Daniela Magikala. Instagram na tą grobka Martin. Stary, pokazałeś, mogę się wypowiedzieć? Nie możesz. Szanujmy się. Dobrze, niech powie, niech powie, bo obejrzał. Dajmy skomentować. Pozwalam ci. Ty mi kurwa PDF-ie pozwalasz? Jak pojesz jeszcze raz PDF-ie, to dostaniesz pierdol szybki. PDF.
Kurwa, rzucasz tylko potrafisz, ty. Kolejny dzień w robocie, moi drodzy. Tak, za podarcie, kurwa, lekko tak, koszuli, za którą dałem, kurwa, cały outfit 2000 zł, sprzedał mi to bardzo. O kurwa, ja swój zamam za 3000, biedaku. Ale ty zarobiłeś na dziwce, kurwa, którą udawałeś, że kochasz, a ty, kurwa, na swoim ojcu, co ma biuro detektywistyczne i co? Gówno, kurwa. Jak na ojca, kiedy chodź, porozmawiamy, kurwa, daj mi się wypowiedzieć. A co jest złego w tym, że ktoś ma tatę, który jest detektywem? Powiem tak. Dobra, nie czekaj, sprzedał koszulę, sprzedał mi dzisiaj bardzo... Miałem się wypowiadać, teraz ja, tak? Tylko pozwoliłeś mi, więc zamknij pizdę. Dokończę koszulę. Posłuchajcie, Daniel Magical ukradł konta Nikoli. O koszuli i za to zostanie odpowiedzialny. Ej, dobra, to zróbmy tak. Ja mówię, ty mówisz i tak robimy, okej? Okay? Ale to pozwoliłeś, tylko daj mi koszuli powiedzieć. Tą koszulę sprzedał mi bardzo przystojny, łysy mężczyzna z Witkaca oraz bardzo ładna po prostu kobieca w blond włosach w okularach na tym. I jest mi strasznie przykro, że została, kurwa, rozwalona, bo wydałem na nią dużo pieniędzy, dlatego bardzo bym prosił... Ja na swoim wydałem jeszcze więcej, chuju jebany. Ale ty, kurwa, zarobiłeś na cipie swojej kobiety. Porozmawiajmy. Pokazałeś... A to nie jest tak, że Nathan mówił, że już nie jest próżny i że nie kupuje drogich rzeczy? Filmik pokazałeś, więc teraz tak, słuchajcie. Odnośnie Nikoli. Jakie życie miała, takie miała, każdy wie, z jakim człowiekiem toksykiem. Daniel Magical i tak ukradł konta, więc za to zostanie, poniesiona odpowiedzialność karna. I będzie też, mamy na niego dowody i będzie szło na niego pozew. O. Mam nadzieję, mam nadzieję, że jak cię rozpierdolę, to Danielek przyjmie okazję na kolejną walkę ze mną. Ale nie chodzi o to, słuchajcie. Telefon mi pokazałeś stare nagrania Nikoli. A ja mogę się przeszkodzić? A czemu wy wszystko do sądu dajecie? Nie możecie tego, kurwa, włożyć? Daniel Magical ukradł konta, to tylko o to chodzi, stary. Daj mi powiedzieć, stary. Ta, kurwa, ty sekwento też, kurwa, zastanów się, co ty mówisz. O, musicie dać wszystko do sądu? A co, kurwa, mają robić? A wziąłeś kałacha i się, kurwa, i drive-by'a pierdolnąć im na ośce? Co ty, kurwa? Nic mnie chyba bardziej nie wkurwia, niż ci ludzie, którzy się trochę napompują, kurwa, i nagle są najsztywniejsi na świecie. Więc słuchajcie, pokazałeś filmik, okej, każdy te filmy już widział. Tylko, stary, jedną rzecz. Nie, każdy nie widział. Spójrz, ale spójrz, jak Nikola teraz wygląda. Jak? Ona przeszła Glow-up, nie powiesz, kurwa, mi, że nie. Jak, kurwa, gorzej? Jakby była w ciąży. Ona, ale stary, pokazałeś... Dzieci. Nie, ty co? Pokazałeś filmiki... Usunęliście dzieci. Nie. Była w ciąży, chcieliście mieć dzieci. Nie, nie była w ciąży. I postanowiliście, nie była w ciąży. Co ty pierdolisz, jebany, kurwa. Madafianie, kurwa. Twój kutasa chciał pokazać dziewczynkom, kurwa, młodym, ty. Twój przyjaciel mi to mówił. A taki jesteś, kurwa, charakterny? Uważasz, że rozsądniejsze byłoby usunąć się po takich sytuacjach i takich ekscesach twojej kobiety, tego konta? Rzuciłem w mordę Cwelowi. Tak naprawdę dużo macie. Ale patrz, ale zobaczcie, jaka jest dziwna zależność, nie? Sekunda. Dobrze, dokończ. Tak, pokazał Nikolę w związku z Danielem Magicalem. Teraz pokażmy Nikolę, jak wygląda aktualnie. Wygląda o wiele lepiej. O kurwa. Jedź pa, niechla. Dobrze, to ja mam pomysł, kamera boju. Powiedziałeś, że Nikola miała tutaj wyjść, tak, i wygłosić statement. Tak. Zaprośmy Nikolę, niech powie to wszystko. Ona nie. Ja ją wysłucham. Ty ją wysłuchasz? Przerwę, tak. A powiedz jej jeszcze raz. W oczy, kurwo, jebana. Prostytutka, dziwko, to cię zabije w tym. Dobra, momentu. Obiecuję. Ej, przysięgam. Przysięgnij, kurwa. Okay. Przysięgnij. Przysięgam, nie powiem do Nikoli prostytutko i dziwko. I co jeszcze? Bo ty możesz, kurwa, wszystko wymyśleć. Ja pierdolę, ty może będę, kurwa, po prostu... Nie, przysięgnij, że... Dobra, weź lepiej nie przyprowadzę, bo on to powie, bo to jest, kurwa, jebana, on to powie. Przysięgnij, że się nie będziesz odzywał. Dasz jej mówić całą przemowę. No dobra, niech przyjdzie, kurwa. Przysięgnij. No przysięgam, nie powiem... Dostałem informację, przepraszam, nie powiem, że panowie... Nie, po prostu się nie odzywaj. Dostałem właśnie informację, że Nikola na razie nie może wyjść, także więc poproszę osoby, które tutaj mamy... O ściągnięcie Nikoli, jeżeli tylko będzie mogła. Kamera boju, czy chcesz zadzwonić? Czy namówisz Nikolę w razie czego, żeby wyszła tutaj? Sorry. Znaczy namówić, ja nie chcę. Czy poprosisz, bo widzę, że ty chcesz, tylko nie wiem, co się stało. Jeżeli będzie taka możliwość, to poprosimy, żeby Nikola wyszła. Natomiast mamy człowieka, którego ty ściągnąłeś, Nathan. Tak, czy w tym momencie ma przyjść twój przyjaciel, czy nie? Tak, nie, jeszcze nie. Niech poczeka chwilę, mój przyjaciel. To jest specjalny gość. Niech chwilę poczeka. Dobrze, Piotrze, to ty w takim razie mówiłeś, jesteś do kamera boja. O co chodziło? Jeszcze raz. Ja ci powiem, nie byłem tak za bardzo oblatany w tym temacie, ale tak patrząc obiektywnie na to, no to sami kręcicie na siebie bata. No stary, stary. Z taką przeszłością, poczekaj, już wtedy wypowiem się, jeżeli dano mi głos, tak? Jeżeli miała taką przeszłość, jaką miała, na takich portalach i kontach, niby się zmieniła i w ogóle, to nie uważasz, że sama prowokuje i takie zaczepki, mając dalej takie konto, to tak jakby była prostytutka, ja to nie mówię o niej, tylko daję przykład. Prostytutka pracująca w burdelu, nie pracuje już tam, ale dalej uczęszcza do tego burdelu i ma pretensje, że ludzie dalej podejrzewają, że ona dalej obciąga tam pindole. No tak, ale... No stary, i wciąga kres.
To nie lepiej uciąć taki temat całkowicie, a nie głupio się tłumaczyć, że tam to jest tylko do zdjęć. Jest mało normalnych portali, na których można sobie zdjęcia, sesje robić i takie rzeczy. Ale to jest jeden z tych portali, tylko po prostu... Ale to kurwa stary, bo ty nie rozumiesz jednej podstawowej rzeczy. To nie chodzi o to, że ona chce sobie zdjęcia robić, tylko kurwa chce na tym zarabiać pieniądze. Jakby Instagram dawał możliwość monetyzacji tych treści, co ludzie tam wrzucają, to najprawdopodobniej nie siedziałyby kurwa tam, gdzie siedzą teraz, nie? To ona z tego zarabia bardzo dobre pieniądze, to jest bardzo... Ja tak jak prostytutki, to no kurwa! Nie, dealerami, nie, kurwa, to jest mordercami. Czemu? Ale kurwa. To są dobre pieniądze, kurwa! Ja rozmawiam to przykładowo, z przykładowo, bo mówisz, bo przynajmniej Piotrek można być na takim portalu, bo tam za dobre pieniądze się zarabia. To prostytutka równie dobrze powie, no można być w bordelu, bo tam też bardzo dobrze. Słuchaj Piotrze, ale prostytutka uprawia seks za pieniądze, Nikola robi zdjęcia online. Ale mówię, jeżeli chcesz chronić kobietę, to strasznie złą. Tak, ale to jest dokładnie, to tak. Ja nie twierdzę, że Nikola jest prostytutką, bo ja nie wiem, czy ona uprawia stosunki seksualne za pieniądze, jakiekolwiek, ale jest sex workerką na pewno, a granica jest cienka. Jeśli chodzi o security... To jest po prostu taka internetowa, kurwa, ogólnie sprzedawanie ciała, kurwa, jest to... Dostęp ten sex working to jest taka kurwa internetowa prostytucja trochę, nie? Pewno nie wejdzie na panel, bo straciła przytomność, taką dostałem ja informację. Ja pierdolę, od czego nie, kurwa? No od czego kurwa? Jakim ty człowiekiem kurwa? Jesteś kurwa? No ale ja się nie dziwię, bo ty powinieneś ją chronić. Łącznie za target obierasz Nikitę. Stary, ale ty ją sam wystawiasz, na takie gra do bicia uderzenia. Kurwa, ale sutenerem! W ten sposób chronisz kobietę. Jesteś gorszym sutenerem, kurwa, jesteś. A ty kurwa kim jesteś kurwa? Normalnym kurwa chłopiem z bloku. Przyjaciele, z kim kurwa? Chłopiem z bloków kurwa. A, z bloków kurwa, weź. Dobrze. Kurwa, sztywny uporządkowując, gizek, mamy informację, że Nikita choćby nie wiem co nie wejdzie. Ja chociaż pierdolę. Mam nadzieję, że być może jeszcze coś się nie objawiało. Ale oprócz tego chciałbym wspomnieć o jednej ważnej rzeczy. Kiedy Piotrze przemawiałeś do kamera boja, cały czat pisał plus jeden, bomba szef, bomba sigma. Tak więc jednogłośnie ludzie zdecydowanie są po stronie bomby wobec tego wszystkiego, co ci powiedział. Mogą być po stronie bomby, mają do tego prawo. Ja też mogę powiedzieć, że fajnie, że się dobrze wypowiadasz. Bo tylko mi chodzi o to, że to on... jest takie obiektywne. No i dobrze, okej, okay, ale robisz to normalnie, a nie jak Nathan Marcoń. Twoja narzeczona to dziwka. Dobra, porozmawiajmy normalnie. Zero szacunku nie ma i tak dalej, nie? No. Ale nie uważasz, że lepiej by było, jakbyście usunęli te konto? Bardziej ją trochę odsunął od mediów, od takich programów i tak dalej, niż wystawiał ją na strzały. A ta kurwa pozostanie kurwą na zawsze. Przecież to zaproszenie tutaj jej i tak dalej, to też ją narażasz tak naprawdę na kolejne niemiłe przeżycia. I co ty myślisz, że ktoś ją tu przeprosi? Ale ona była gotowa. Ona była gotowa, tylko zobacz jak on się zachowuje, patrz. Jak kurwa Dario. Patrz jak on się kurwa zachowuje. Jak Dario. To jest normalne. Wytłumaczę ci kurwa. To jest normalne. Bo ty nie znasz sytuacji. On ją poznał, będąc kamerą Amadeusza Ferrariego, jakby Trumana, kiedy oni po prostu ją jakby ukradli, nie, w sensie nie oni, tylko cios, tak został posądzony, że ukradł ją od Magikala, co zaraz może wytłumaczę kiedyś, że nie było to w ogóle prawdą, bo są na to screeny, poproszę screena cios, aby był na ekranie i wytłumaczę ci dalej. On po 2 miesiącach stwierdził, kurwa, ona się kurwiła, nagrywała filmiki, jak z dziewczyną się kurwa stary, rucha. Nagrywała to jest twoja przeszłość. Daj mi dokończyć, mieliśmy sobie dać dokończyć. To mu... Nagrywała filmiki, jak się rucha za kasę. Kobieta z kobietami. Na pewno wie kurwa. Z kobietami. Cisnął ją za to? Z kobietami, ze wszystkim nagrywała. Jak wiesz, jak się rucha po prostu. Kiedy nawet nie była pełnoletnia, nie? Rozumiesz, on sobie zobaczył, że okej. To jest w ogóle całkowicie mogę, Kanio, mogę dokończyć. Tak, chcielibyśmy, żeby. Temat. I patrz, sytuacja wyglądała tak, że on sobie był tą kamerą i tak sobie stwierdził, kurwa. Nie muszę chodzić do pracy, za tą kamerą nie zarabiam. Mogę z niej zrobić swoją, kurwa, prostytutkę. No i widzisz, dlaczego, kurwa, ją tak obrażasz? Przepraszam, e-prostytutkę. No powiedziałeś? E-prostytutkę. Powiedziałeś, że jej tak nie obrażasz. I stwierdził, okej, będę robił jej nagie zdjęcia, stworzę jej konto na OnlyFansie. Po 2 miesiącach się jej oświadczył, żeby ją zmanipulować i żeby właśnie na OnlyFansie zrobić dobre pieniądze, nie chodząc do pracy i niczego w ogóle, kurwa, nie robiąc. Dobra, słuchaj. I wiesz, co teraz robi? Pisze do innych kobiet, na przykład zamieszka z jakąś swoją przyjaciółką, która w ogóle zdradzała swoich mężczyzn i chciała skakać na wszystkich kutasach, innych, żeby się wybić. Zdradzić i teraz to ty, kurwo, mieszka z tą drugą. Zdradzić to ty, kurwo, zdradziłeś, bo nie mogłeś wytrzymać, kurwa, takie środki. Zdradziłem? To poproszę teraz w takim razie film Nathan Marcoń zdrada.
jeżeli zdradziłem. Poproszę film Nathan Marcin zdrada, jeżeli zdradziłem. Musimy milczeć, panowie, żebyśmy słyszeli, co jest na filmie. Tak, puśćcie go dobrze teraz. Ja Nathan Marcin zdrada, filmy każdy mnie oskarża o zdradę. Powiedziałeś, że zdradziłem dziewczyny, kiedy to nie była moja dziewczyna, kiedy nic nie zrobiłem. Powiedziałeś, że zdradziłem dziewczyny, kiedy to nie była moja dziewczyna, kiedy nic nie zrobiłem. A to dlaczego przepraszałeś, że skrzywdziłeś tą dziewczynę w takim razie? Dlaczego? Dlatego, bo była we mnie zakochana. A, czyli jak. Aha, no tak, czyli była w tobie zakochana, ty robiłeś jej nadzieję, ale oficjalnie nie byliście razem w związku. Więc... Nie byłem nigdy z niej w związku, ja jej pomagałem nawet, bo ja pomagam ludziom. Zawsze miałem ty pomagasz ludziom? Tak, Michał. Ty bardzo wielu ludziom. Komu pomogłeś na przykład? Temu gościowi, któremu kupiłeś ciuchy w Forefie za 400, żeby zbudować sobie wizerunek pod loterii, nie? No dobra, no. Ja rozumiem emocje i wszystko. Dlaczego? Mówisz na filmie, kiedy nawet przyznałeś, że była to twoja koleżanka, że zdradziłem kurwa jakąś dziewczynę. No tak, no bo kurwa, przepraszałeś ją za to, że zrobiłeś jej krzywdę. Ale to nie była moja dziewczyna, i sam to powiedziałeś. Ale no to okej, to nie zdradziłeś dziewczyny, tylko zdradziłeś swoją przyjaciółkę, której chciałeś pomóc w takim razie. Chłopie, nie ma informacji o tym, czy. Ale to co, ty masz kurwa jakiś chip? Ej! Widzi, i są screeny, kiedy. Ej, dajcie kurwa, poczekaj do końca. Na razie cię nie słychać. To nie była moja dziewczyna, kiedy nic nie zrobiłem. Dajcie screeny, na końcu były screeny w tym filmie dodane, no. Były screeny, gdzie osoby, które z nią mieszkały, pisały, że ona była zakochana w Boxdelu, spotkała się z nim i specjalnie nagadała kurwa na niego, na mnie. Dobra, kurwa. Ja mogę przeszkodzić, mogę coś przeszkodzić. Mogę coś powiedzieć? Już, poczekaj, dekodaj nim dokończyć ten temat. No ale coś powiem, jak jego dziewczyna, wiesz, się źle czuje, to weź i zobacz kurwa, co się z nią dzieje. Niech nie obciągasz. A nie gadasz z nim kurwa. Niech nie pije tyle spermy, bo się zadławi. Ja jestem z nią w kontakcie teraz stałem. A to już jest dobrze. Przez internet, jak zwykle, nie? Dobra, zamknij pizdę. Bo z nią piszę, kurwa. Ona jest Darią, miały tutaj wejść we dwie. Bo miałeś. Ale jak się źle czuje twoja kobieta, to ja bym zapierdalał tam, a nie gadał. Nie weszło, nie wejdzie, nie wejdzie ta twoja kurwa kolejna pracownica. Dobrze. Bo ty masz kobiety, traktujesz jak pracownice kurwa. Seksualne. Jaki jesteś, kurwa? A powiedz mi, jak ale to pana? Jest, dobra, a teraz no, jeżeli się posuwacie do takich rzeczy, to powinniście w takim razie naprawdę wyzbyć się wstydu, mieć to w dupie jak się... i tak dalej. No bo mówię, łatwiej chyba by było olać to i Piotrze, robimy trzeba... co chcemy, zarabiamy na tym, niż udowadnianie na siłę, że na takich portalach się nic nie robi, to jest w porządku. Nam się żyje zajebiście. Jak będzie trzeba, to usuniemy portal. Kurwa, ten... brat Pawła, od niej chuja nie rozumie internetu, kurwa, i tu przychodzi, wiesz, na chłopski rozum załatwiać problemy. Nie zajebiście w takim razie, to mówię, ale taka kurwa zostaje. Możecie robić takie rzeczy, pozwoliliście sobie na to, różnego rodzaju są związki w dzisiejszych czasach. 72550, to numer, na który możecie do nas dzwonić, a z tego, co wiem, za chwilę będziemy mieli bardzo ciekawego gościa na linii, który chciał się z nami połączyć. Nie wiem, o co chodzi na reżyserce, że nie pokazujecie screen, to nie jest ofensywne. Ja tylko chciałem zadać jedno pytanie. Dobrze, Nathan, to wszystko nie jest takie proste w tym momencie, bo wiem, że mam dużo mieszanie, szczególnie z telefonami. No ja chciałem pokazać w trakcie zdrady, bo każdy przez Boxdela, kiedy nawet sam potwierdził, że nie zdradziłem, ma kompleks, kurwa, oskarżył mnie o zdradę. I przybiszcie na telefon, ja to dam na Instagrama nathan.marcon, pisze goś, że ona zakochała się, ta dziewczyna, kurwa, w Boxdelu, w sensie zakochała w każdym influencerze. W ogóle temat, i specjalnie po to, on sam jej mówił, kurwa, nawet Zabielski jej mówił, że kurwa, po co się wtrącasz, po co chcesz zniszczyć komu życie, bo myślała, że Boxdel ją, kurwa, wypromuje i też nie będzie musiała pracować i też może zostanie taką dziwką, jak twoja, kurwa, kobieta. Widzisz, kurwa, i powinien ci wstać. No to wyjeb, kurwa, na razie ty dostałeś pierdol, a mi tylko w pryszczyka trafiłeś. Potrafisz rzucać, kurwa, ślinę, kurwa, nie się stało. Kurwa. Ej, ochroniarz przez przypadek, dotykając nie większą uszczerbę nie zrobił niż ty przez całą walkę. Dobrze, mi zrobisz. Kurwa, jeszcze mamy waleczkę, kurwo jebana. Posłuchaj mnie, mam do ciebie pytanie. To wygra odnośnie, kurwa, Trans TV. No. No, ale chcę, mogę widzieć go? Odnośnie Trans TV. Ale ja nie chcę go widzieć, bo się zżygam, kurwa. Kurwo, zżygaj się na swój widok i kurwa zapnij pas, bo ci kurwa bebek widać, suko jebana. Jak mam zapiąć pasek? Zamknij ryj, kurwa, daj mi posłuchać, co mam do powiedzenia. Ale mówisz mi, nie. Ci krewka leci, ty. Daj mi posłuchać, co mam do powiedzenia. Jeszcze raz? Daj mi posłuchać, co mam do powiedzenia. Słuchamy, dawaj. Aha, rozumiem. Odnośnie Trans TV. Powiedziałeś, że to był dla wielu ludzi kontrowersyjny content, tak czy nie? No tak. Powiedziałeś, że przecież tam się nic nie dzieje, bo nie ma stosunków, tak czy nie? Dziewczyny zarabiały z tego i wiedziały, że są nagrywane, tak czy nie? No tak, ale posłuchaj, ale posłuchaj. One były posłuchaj, ale co? Masowały ci kutasa, kurwa, i posłuchaj. Nie. Tak. Kutasa. Tak, kutasa ci, kurwa, masowały, wkładały ci, kurwa, do buzi. A potem. Do buzi ci wkładały. I teraz posłuchaj. Chłopie, wsadziłeś jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o OnlyFansa. Ale kurwa. Daj mi, kurwa. To jest Daniel Magical, czy nie? Daniel Magical to jest, kurwa, patologia, która ukradła konto i chuj mu w dupę. Posłuchaj.
Dokończ, ponieważ mamy telefon. Dawaj, kończymy. Znaczy, dokończ to zdanie. Że OnlyFans jest identyczny, bo nie ma stosunków. Nikola z tego też jakieś pieniążki ma. Tak samo jak z Trans TV. Dla ciebie jest to kontrowersyjne, ale dla niej nie. Tak samo jak dla ciebie niekontrowersyjne było Trans TV, a dla innych było, prawda? No ale zobacz, jaka jest różnica. Zresztą on naprawdę tym się nie przejmuje i tego nie broni w żaden sposób. Ale nie, no ja się tym nie przejmuję. Na siłę jedyne, chcesz właśnie, to stary tym, robicie, na siłę bronisz, wybielasz to i tak dalej. Pierdolonego kurwa kutasa chciał pokazać młodym dziewczynkom. W dużym stopniu sami sobie jesteście winni, po prostu. Nie ma co dobrze. Nazywać, kurwa. Myślisz, że ja kurwa w wieku 15 lat robiłem live'a i pokazałem... Chuj wie, co ci tam w głowie, i powiedziałem idioto do kurwa jakieś 14-latki, mając 15 lat, chcesz zobaczyć mini majka i przełączyłem ją, to jest kurwa pokazanie kutasa? A stary, a to prawda, że... Stary, to prawda, no ale dobra, no to są takie portale, no to tak jakby pójść do bordelu i powiedzieć, nie wiem, że... Jak nieprawda, to chcę tylko... Nieprawda, bo mam kwas hialurocenowy. Dobrze, to chcę tylko puścić jedną rzecz. Mówię, że mam kwas hialuronowy. Spermę masz. Hialuronowy, tak? Hialuronowy kwas i botoks. Sperma, no. Więc nie mam samego botoksu. No dobrze, dobrze się przyznałem. No i sekwentów wymyślił, ale co że jeszcze taki jest. Stary, jestem kurwa... Estetyki, kurwa. No, dlatego jestem piękny. A dlaczego a chciałeś się jakbyś, kurwa, skończyć do baba, ja wyglądam jak baba. Dlaczego chciałeś się spotkać jesteś z kobietą od, ładna od, jesteś, od tego, która ci chciała zrobić ten botoks? Dlaczego chciałeś inne jej usługi, kurwa, niż te, z które była ona mogła ci dać? Dlaczego? Co? Yeah. Czemu ty pytasz dziewczyny o jej wzrost i wagę? Kto normalny na czacie niech teraz napisze z mężczyzn, jak pisze z kobietami, ja kto normalny... Ja się jeszcze wiesz, że się pytasz o wzrost i pytasz się o wzrost, wagę i numer buta, musi mieć małą stopę. Tak? Przykład. Ale poważnie? No oczywiście, że waga to jest kurwa... To, no tak? No wyobraź sobie, że kurwa nie zapytasz, a potem ci przychodzi jakiś kurwa bazyl 60 kg. No i to tak... Ja mam reputację kurwa na mieście, ja muszę takie ten... Tak, waga jest ważna, takie just in case, nie? Więc na przykład dziewczyna mi pisze, no ja mam 62, ja mówię, szanuję, bo ja nie jestem body shamerem. Nie, nie jestem body shamerem, ale pisze mi 62. Ja wtedy mówię, okej, koleżanko, nie gustuję w plus size. Jakby tyle i jest w porządku. No, to jest pierwsze pytanie. Na serio? Ej, dobra, ja ci... Kamera boy, zobacz, cały czat pisze ja. Jak mam być szczery, Pisze do dupy, jaki mam numer. Ej, mogę ci powiedzieć szczerze, to nie będzie kurwa fajne, co powiem, ale powiem to. Ja ogólnie jakby nie pisałem tego w kontekście seksualnym, ale jak mam być szczery, to na przykład... A z Darią? Ale... Z Darią, to zaraz się dowiesz. A jak wyszłaby tu Daria, to byś z nią porozmawiał? Tak, ale tak? Znaczy niestety dałbym jej atencję, tylko nie pokazujcie jej mordy, żeby właśnie jej nie promować. Ale wiesz, że ale najpierw, ale się nie doszło do tego. Ale najpierw daj mi, to zaraz się dowiesz dlaczego. Ale, czemu o 6 rano do niej dzwoniłeś i powiedziałaś tak lub nie? Chce ten apartament czy nie? Gdzie tam pisałeś do tej dopiero? No może chciał poruchać. To chciał poruchać, tak. Co była w takim projekcie? Chciał poruchać, kurwa. Co ruchała się z takimi influencerami i jak on numer zostawił, to szukała innych. Dobrze, panie i panowie. Ja pokazałbym bombę ważnego, patrz. Bomba, tylko nie pokazujcie na kamerę. Nie pokazuj, nie mogę tam pokazać. Nie pokazujcie na kamerach. To jest właśnie jego narzeczona. Tylko patrz, nie jest koniec tutaj. Nie powiem ci ile ma lat właśnie, z pewnych względów. Tak właśnie jest jego zmiana. Ja po prostu wiem, że i tak nie zmienię myślenia. To jest nasza decyzja jako związek. I ja lubię porozmawiać z osobami konkretnymi. To robiła za darmo takie filmy, wysyłała ludziom. Nie krzyczą, nie przeklinają i przede wszystkim nie obrażają. On jakby to wszystko widział, nie przed. W sensie, wiesz, tutaj będzie jak wciąga kreseczkę z piuta, tylko... A on i tak tego nie zrozumie. Jakby nie wiem, czy to akurat trafię na ten moment. Ale widzisz, mam jeden ona na Twitterze, no jakieś nasapie na twarzy. Chciałbym teraz, no, żebyśmy kurwa, do innego bardzo ważnego i ciekawego tematu. Poznał, a tym tematem jest pewna postać, która jest mocno skonfliktowana z Natanem, a także bardzo zaprzyjaźniona z Sekwento. Poprosimy reżyserkę o telefon do Alana Kwiecińskiego i wiem, że Sekwento ciebie bardzo mocno rusza ten temat konfliktu między Alanem a Natanem. O co chodzi z twojej perspektywy? Niech Sekwento zacznie. No, gdzieś tam padły słowa, Natan pierdolił, że Alan rucha siostrę. Właśnie mam pytanie. Mateusz, czy to jest prawda, że Alan rucha swoją siostrę? Ale to ty tak pierdoliłeś. Tak. Ale co ty w ogóle gadasz? Kurwa, jeba. Ale ty bronisz... Szmato. Bronisz chłopaka? A co bronisz chłopaka? No bo jego przyjaciela, kurwo. Ej, szczerze? Który ma tak samo zasadę, czy kurwa nie masz? Jak a ty szczery? Nie masz zasad, szmato. Szczerze? Czyli nikt nie szanuje, kurwa. Skoro on rucha tą siostrę, to ja... A co ty pierdolisz? Że rucha siostrę i rucha ciebie, to jest biseksa. Myślałem, że mam tylko jednego biseksa. Ale ciebie ruchają. Jaką siostrę? Że swoją siostrę, czy jego siostrę? O co tu chodzi? Co to jest za ten? I Freak Fightach. Ciebie rucha. A się okazało, ale że mamy dwóch. Ferrari rucha, to ty jesteś zazdrosny, czy co? Szczerze.
Nie wiem, czy bym się zgodził na seks Amadeusza. No. Nie wiem. Kurwa, wydaje mi się, że nie. Ale to czemu jesteś taki... Ej, ty teraz powiedziałeś, że Amadeusz mi wkładał w usta? Co? Teraz powiedziałeś, że Amadeusz mi wkładał w usta? Nie, nie powiedziałem Amadeusz. Co powiedziałeś? Powiedziałem trans. Lubisz usta, kochani. A Nikicie teraz powiedziałeś? Swoją narzeczoną wyzywałeś? Nie powiedziałem Amadeusz. Wyzywałeś teraz swoją narzeczoną, bo będziesz trans. Ale to jesteś taką cwaną kurwą. A powiedz mi, kurwo, a jak... A czemu on losowo się na siostrę odpalił? O co tu chodzi? Na przykład aktorzy mają kurwa film i bzykają się na film. Ta, brakuje tam tylko pasuta, który mówi, że ruchanie jest okej, no. W filmie to co? To co kurwa? A jakbyś dostał kurwa rolę, że masz kurwa ruchać faceta? Co? Ale i dadzą ci na przykład 100 tysięcy złotych. Słuchaj, ale oni przyjmują na kratę ten hejt i się tego nie wybierają, akceptują to i się zgadzają z tym. Co to było za pytanie w ogóle? Aktorzy, którzy się sprzedają, którzy... Ej, a więc jest najlepsze, że on kurwa nie udaje. To jest kurwa najmocniejsze, że on nie udaje. Dobrze, może będą szoty kurwa przynajmniej, ale słuchaj. Jeżeli aktorzy... Ej, a ty byś wyruchał... Się sprzedają. Wyruchałbyś faceta za... To też są dziwkami? Wyruchałbyś nie, ale ciebie za... wyruchano, kurwa. Nie raz. Nie dwa. Ruchaliście się? La, 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 la. Chyba tak. Ja pierdolę, tak spałem, dobrze, kurwa. Dobra. Poproszę... Nie powiedziałem słowa, aby wyruchał... Powalce będziecie się zabierać. Ej, wyruchałbyś faceta za pół miliona, czy to darmo? Poproszę o informację, czy mamy już Alana. Może za walkę nie dostaniesz, to ruchaj się z Natanem za 300. Dobrze, jeszcze nie mamy telefonu, czekamy, aż się... Nie poruchać i tak za walkę dostaniesz mniej grosze. I oddasz, kurwa, procent. Ja mam jeden. Dobrze, chciałbym na chwilę zejść z tematu filmów dla dorosłych. Ile procent oddajesz z walki? Jeszcze raz? Ile procent z walki oddajesz? Zero. Zero? Mhm. Jesteś przekonany? Nie mam w ogóle... Obiecujesz na życie Nikity, że zero, nie tak? Jestem podpisany z żadnym... Obiecujesz na nie życie Nikity? Podpisany. Obiecujesz na życie Nikity, że nie oddajesz pieniędzy, nawet grosza nie oddajesz nikomu, tak? Nie. Obiecujesz? Nie mam żadnej umowy. Ja słyszałem, że dajecie 6%. Nie, w ogóle nie... Dobrze, panie i panowie, przerywamy tematy filmu dla dorosłych, Natanie, ponieważ mamy gościa, który na pewno chce z tobą porozmawiać. Halo, halo, Alan Kwieciński, czy się słyszymy? Ruchacz. No siemanko, witam serdecznie wszystkich. Cześć, Alan, co byś chciał powiedzieć Natanowi Marconiowi? No chłopaka, byś pocałował, nie przywitał. Nie, jedyne co ci mogę, kurwa, gościu powiedzieć. Jedyne możesz właśnie powiedzieć, kurwa. Słuchaj mnie teraz uważnie, Ja mam w dupie teraz, jakie mam, za to będę miał konsekwencje, bo słuchaj teraz tego uważnie. Będziesz musiał, kurwa, chodzić zajebany w komijarce, kurwa, jak masa, bo mówisz mi, że jak cię, kurwa, spotkam, to cię, kurwa, połamie. I mam w dupie tego sekretu, jak pójdę siedzieć, to jakiego będę miał z tego konsekwencje, uwierz mi, że cię, kurwa, uszkodzę i to mocno, nie? Uwierz mi tylko. Bo ja w sumie, jest coś, czego nie wiem, czy po prostu Natan się losowo na tą siostrę odpalił? Bo to na przykład nie jest w porządku, moim zdaniem. Za to żeś, kurwa, powiedział na moją, na moją rodzinę, nie? Obiecujesz, że te słowa są prawdziwe? Tak. Okej, dziękuję, dlatego w tym momencie za groźby karalne idzie zgłoszenie. Mam już ochronkę, trafiasz do więzienia i już nie zrobisz mi żadnej krzywdy. Jeżeli spadnie mi włos z głowy, to macie już jakby kolejnego... Że biuro detektywistyczne, kurwa. Ale mój ojciec był gangsterem. Pewnie byś chciał, ojciec był chujowym. Mój ojciec trzęsie całym, kurwa, waszym klaudem. A jaka ulica? Całym, kurwa. Jaka ulica? Panowie, zasady są takie, że kiedy ktoś dzwoni, dobra, nie przerywamy, ponieważ sekwento i kamerowo zagłuszacie Alana, którego nie słychać przez was. No bo każdy na feedzie, Alana. On się teraz dławi chujem pewnie. No. Ale po chuj tak pierdolisz, kurwo. Kurwa jebanym, no tańczycie, kurwa, na TikToku. A ty co, kurwa, robisz? Kurwa, na a ty z Ferrari się też ruchacie. A co ty z Ferrari robisz, kurwa, w Tajlandii? Ruchamy przecież trans. Ruchajcie się, kurwa, właśnie, ten, ruchajcie się. No właśnie się przyznały, że się ruchacie. Ja pierdolę, słuchaj, ty sobie zdajesz, kurwa, zajebane, kiedy będziesz miał konsekwencje. Ale ty masz w spodniach, kurwa, którego wsadzasz, kurwa, w dwie dziury. Słuchaj, i, kurwa, w siostrę wsadzasz. Dziwisz się, kurwa, tylko mówię ci, że nie za każdym razem chodź, kurwa, ale nie zawsze za tobą, szmatu, kurwa, to mogą ubiegać. Ale przecież mnie widziałeś milion razy, a mówisz, że mi coś zrobisz, kurwa. Ale ja cię nie widziałem, kurwa, jeszcze ani razu. Kurwa, na mojej walce na Prime obok nie przechodziłeś i, kurwa, szedłeś tak wyćpany, że może mnie nie zauważyłeś, kurwa. Ty chyba jesteś pierdolnięty. Ty chyba jesteś pierdolnięty, człowieku. Tak się dławisz, właśnie tak zapierdalasz kontrfutasa. Ty się fiuda tak dławisz, kurwa, o Talana. No, ty tak zapierdalasz Ferrariemu. Kurwa mać, ale. Pierwszy raz myślałem, że tylko mamy jednego biseksa w świecie Freak Fightów, ale się okazało, że mamy dwóch, kurwa. Jebana. Ale Nikki, kurwa, no też jest pewna osoba. Brawo! Coming brawo! Wszyscy się ujawniajmy. Że jesteś taką kurwą, że cię, kurwa, nie lubi. Uwaga! Freak Fighta, a teraz kto nie skacze, jest biseksem. O, tak skaczesz na kutasie. Aha. O, Natan też właśnie skacze na kutasie, zobaczcie, kurwa. No nie, no. Za klitem jazda, kurwo. Ja pierdolę, jak patrzę na ten twój ryj w telewizji, kurwa, z telewizji, aż mi, kurwa, krew mnie zalewa, nie?
Ale gdzie, do kutasa, bo ci staje, kurwa, ci zalewa krew? Czy co? Nie, mówię, że krew mnie, kurwa, zalewa, jak możecie oglądać, kurwa, w telewizji. Ja się w ogóle dziwię, jak tam też biorą taką pałę, kurwa, do jakiejkolwiek, kurwa, walki. Rośnie do spodu, kurwa, na rośnie, ty jesteś, kurwa, kondo. 30 przesyła 9 zł i 75 groszy. Bandura mówi, że AWX jest dalej na wygnaniu niesprawiedliwym. Tak? Taki zwykły, kurwa, zwykły kondotem jest. Ale rośnie do takich mega sporych rozmiarów ten kutas, jak widzisz mnie? Jak ci mówisz, że krew zalewa? Czy taki jest taki średni? Bo wiem, że najbardziej to cię siostra podnieca i sekwento. Ja pierdolę. Nie zdajesz sobie sprawy, jakie będzie, kurwa, konsekwencje na to, co ty, kurwa, gadasz. Dobrze, Alan, ty bym cię chciał podpytać na... Rura z rurą konsekwencje, czy, kurwa, nie wiem, rura z rurą? No jakie? Wybierz tym razem, bo każdy, kurwa, git ma jakieś inne konsekwencje. Tak, zechcę wiedzieć, jakie tym razem. Do wora, wor do jeziora. Okay. Dobrze. Alan, powiedz mi jeszcze, jakbyś mógł i tutaj powiedzieć do Sekwento, bo Sekwento już ze 3 razy chciał wymierzyć sprawiedliwość za ciebie. No to nie da rady, ochrona jest za tak, duża. Że to sprawiedliwość, masz mu coś do powiedzenia? Słuchaj, nie zawsze za nim będzie ochrona stała, wiesz, nie zawsze. No właśnie. Okay. Nie zawsze będzie za nim ochrona stała. Jesteś z detektywem prywatnym. A chuj mi to wchodzi, może być, kurwa, i kurwa terrorystą, kurwa, antyterrorystą robię, wiesz? Ogólnie to, jak mówiłem, mój stary wychodzi z więzienia za 2 miesiące. Ale jesteś taki... Około 2 miesiące. Dobra, daj ci od razu, jesteś takim cwaniakiem. Może być, kurwa, kominiarzem, kurwa, wojennym, kurwa, to wchodzi, kiedy jesteś, kurwa, taki kozak. Walce możemy. A teraz chuj mi to wchodzi, kiedy jest. A czemu nie chcesz ze mną walczyć? No bo się trochę boję, że mnie skrzywdzisz. No bo cię skrzywdzę. No dlatego mówię, nie chcę, że teraz się skrzywdzić, bo się boję. Ale na walce, powodz... A, na walce, no to dawaj. Dajcie kasę. Bo za koszulę i tak nie macie dać, bo jak nie, to, kurwa, nie zawalczę. No dawaj, robimy. Klaud, dajecie mi, kurwa, pieniążki na stół. I się napierdalamy. Ale co ty chcesz, kurwa, za tą koszulę, kurwa, z zarabitą? Ty pogali chcesz jeszcze jedną walkę zrobić? Mordo, nie mam problemu, mogę zrobić. No to, kurwa, pieniążki na stół. No ej, wiesz, wierzysz, że będziesz w stanie, podjąć drugi pojedynek. Ale też może przyjść. Tak, chcesz się napierdalać? To bierz Ferrari, jakoś się napierdalamy dwóch na dwóch. Ale Ferrari nie będzie śmił. Ale nie, biorę na jednej gary, kurwa, jednocześnie, ty. Ale wiesz, czeka... Jego i, kurwa, farmazona tego jebanego, nie? Kurwa, ty się bij, kurwa, z siostrą w łóżku, zapasy, kurwa. O, ja pierdolę. A potem Sekwento, kurwa, sobie pałę poobciąga i... No, ale ty nie mów, co robisz, kurwa, kondonie. Słuchaj, kurwa, kondonie zajebane, słuchaj, uwierz mi, że będę, kurwa, na ciebie strzał, kurwa, będę cię obsikał, cię, kurwa, szmato zajebana, nie? Będę ciebie, kurwa, strzał i to nagram, kurwa, nie? Ale nie, akurat teraz... Nagram to, zobacz, że to nagram, kurwa, będę ciebie sikał, kurwa, pedale zajebane. Teraz biorę małe dawki steroidu. Ja wiem, że Alan mówi... 0,6 testosteron akurat. Jak to się stało, że żaden z trenerów nie chciał cię trenować do walki? Jak nie chciał? To taka, kurwa, ciosa zajebana, wiesz? Ale jak taką, kurwą, trenować, stary? Stop. Który nie chciał? Dobrze, poczekajcie, stop, jak skaczemy z tematu na temat, nie możemy dojść. Wrócimy do tego tematu, natomiast Alan, ostatnie słowa do Sekwento bądź do Natana, słuchamy i będziemy kontynuować program. A który do mnie dzwonił, czy do niego przyjdę? Ja do Sekwento, kurwa, ramię w ramię jak Spartanie, a, kurwa, jeśli chodzi do tego, kurwa, do tej cioty jebanej, to uwierz mi za te słowa, naprawdę, kurwa, uwierz mi za te... Jak cię spotkam, to... Po prostu, kurwa, nie wiem, co się stanie, wiesz, naprawdę, ramię, kurwa, jak bój się Boga, chyba, nie, serio, bój się Boga, tylko nie. Jak, kurwa, w Alana, nie wiem. No, dobrze. Spoko, dobrze. Alan, dobrze, dziękujemy ci bardzo za telefon, trzymaj się, Miku. Natomiast wróćmy do tematu, kurwa, tutaj kamera, bo powiedział, że nikt nie chce trenować. Natan, nie możesz mówić w tym samym momencie, to wszyscy, bo nic nie słychać. Dobra, o co chodzi z tym, że nie masz gdzie trenować? Czy to prawda, czy kamera boi? Chcę też zapytać o to. Się bardzo cieszę, że Natanek trochę zmienił zdanie. Jest taka dziewczynka, która już troszeczkę ogarnia sprawę, że ze mną to jak nie wejdziesz w dyskusję szybko, więc bardzo fajnie, szybko się uczysz. To ja mam pytanie do ciebie. Jak to się stało, że ty nie masz z kim trenować w ogóle? Ale tak, nie mam z kim trenować. No jak to? Dzwonisz po trenerach. Do kogo? Wymień trenera jednego. Dzwonisz po trenerach, wymień i nikt jednego. Nie chce ciebie trenować. Wymień jednego do trenera, do którego dzwoniłem. A do niektórych klubów w ogóle wstępu nie masz. Wymień. Powiedz mi, dlaczego jesteś taką kurwą, że wymień, nie masz wymień do którego. Do... Ale to... Wymień do którego. Ale no powiedz, wymień dlaczego tak którego. Jest, a przyzna się do wymień tego, wymień do którego. A trenujesz aktualnie, powiedz, czy nie? No powiedz, do którego klubu nie mam wstępu, żeby się odnieść. Nie, ty wiesz, do którego. No nie wiem właśnie. Ej, powiesz mi, do którego nie mam wstępu i pójdę tam, kurwa, i zrobię sobie zdjęcie i tam zrobię nadtrening, dobra? Tylko powiedz, do którego nie mam wstępu. Dobrze? Dostałem teraz wiadomość. Fajnie, żeby się zweryfikował. Okej, no. Natan, jak jechałem z nim na stację, to powiedział, że lubi dziewczynki, takie swojskie, a nie puste lale z internetu. Okej, od kogo? Od misia kogo, kurwa. Od twojego starego. A co? Ale co ty, kurwa, czyta? A dostałem, ej, wiesz, jaką dostałem wiadomość? No. A ja dostałem kamera boy, a ja dostałem... siadał mi wczoraj na kutasa. Ty, a ja dostałem taką wiadomość. A Nikita to jebana dziwka. Ja pierdolę, bo a ja dostałem taką wiadomość. Kurwa, z menelami. Kurwa, wkładał mi wiesz, od kogo? Od misia gogo. No, od nie, panowie, ale prawda jest taka, że takie wiadomości, kiedy nie mówicie w ogóle kontekstu, tylko czytacie, to nic nie wiadomo. A z tego, co wiem, stop. Mamy telefon. Halo, z kim rozmawiamy? To jest, kurwa, taka przesada. Rozjebią cię tam.
Ale gdzie? A, to powiedz o co chodzi jeszcze raz, jaki klub dokładnie? No. Nie, no ja już powiedziałem to, co chciałem powiedzieć. Nie będę mówił na ten klub, on doskonale wie. Ej, no nie wiem, kurwa, powiedz w końcu, no. To przyjdź, to znajdź pierdol. Chodź. Ale gdzie? Gdzie ma pójść? No musiałbyś no kurwa, powiedz gdzie ja i tam pójdę. No powiedz gdzie. No. Natomiast chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Panowie, poczekajcie chwilę. Jakim mieście? Ponieważ gdzie? Nathan Marcoń. No. Tutaj bardzo dużo sugerujesz miłości męsko-miejskiej między Sekwento a Alanem, a tak. My tutaj jako Cloud dostaliśmy film, a właściwie piosenkę, okay. Zaaranżowaną przez pewną piosenkarkę, która nazywa się Lewa Adamicka. Okay. I wysłała nam razem z teledyskiem, że ty też masz pewną prywatną miłość, dlatego poprosimy o pokazanie tego materiału. Poczekajmy i zobaczmy, o co chodzi. Od Misia Gogo. Na tani tenis, miłość wśród nienawiści, różni ich wszystko, serca pełne bliskości. Gangster i niewiniątko to dziwna para. Kto tu wyjebał? Nienawiści, różni ich wszystko, serca pełne bliskości. Gangster i niewiniątko to dziwna para. Choć walczą na co dzień w sercach ich żar, pali się i zara. Ja się sam z tego śmieję, masz. Denis patrzy na Natana z gniewem w oczach. Ty teraz śpiewać nie potrafi, pisać duszy. Miłość w sercu chowa jak ptak w klatkach. Na to zdaje się, dobrze, rzucił, kurwa. By Denis zauważył, że choć jest niewinny, miłość nim rozkwita, serce otworzył. Nathan i Denis, miłość wśród nienawiści, choć różni ich wszystko, serca pełne bliskości. Gangster i niewiniątko to dziwna para. Choć walczą na co dzień w sercach ich żar, pali się i zaraz. Słuchajcie. Kanał Freaksong, pozdrawiamy serdecznie. Natanie, chcesz coś nam wyznać teraz? Jest to dość ciężkie wyznanie. Kurwa. Jeżeli już to doszliście jakby do tego. Ja wiem, że dużo osób mogło jakby... Ruchałem Denisa. Do tego dojść trochę prędzej, bo już jakby... Często ustawiałem zdjęcie Denisa na profilowe. Coś takiego będzie. Mówiłem coś tam, jakiś tam, wiesz, szachtach. Masz cele, kompleks jakiś. O chujach w dupę. Prawda jest taka, że ja i Denis przeżyliśmy wspólną noc. Przeżyliśmy wspólną noc i Denis był przeze mnie ruchany w dupę. Mówiłem! Dlatego, że za każdym razem Denis, jak się widzimy i chce wyzywać, mówi na pan, chuj ci w dupę. Mówiłem! O, mówiłem, kurwa! Dzięki Gumisz, przyjacielu, jesteś kochany. Dupę, Nathan, chuj ci do mordy. Będziesz ruchany w dupę, będziesz siadał na butelkę, bo jak ostatnio i znów, kurwa, wydało się trochę. No dobra, kilka razy mieliśmy tych stosunków. Jednak tą sytuację, co dostałeś... Ostatnio po konferencji Denis powiedział, żebym siadał na butelkę, jak się spotkaliśmy prywatnie w moim apartamencie w Warszawie. Ja powiedziałem, że nie. Więc jakby na następnej jakby programie ciągle powtarzał o tej butelce, bo to jest jego fetysz. A padnie po sześciu? Dobrze, tak? Natomiast... Ale no ja niestety jestem jakby taką osobą dominującą. Natomiast... Ja wolę ruchać, a nie być ruchanym. Wiemy też, Nathan, że przeprosiłeś Dawida Załęckiego w osobistym Instastory. Ja bym chciał się dodzwonić do pana Dawida Crazy'ego Załęckiego, no, czyli ojca Denisa, dla osób, które nie wiedzą. Myślę, że po imieniu może. Chciałbyś przeprosić bezpośrednio Dawida sam na sam? Nie, jak zadzwoni, to mogę z nim porozmawiać. Dobrze, w takim razie my już za chwilę dodzwonimy się, mam nadzieję, do Dawida Załęckiego. Sam jestem bardzo ciekawy. Twoja pracownica w końcu, czy nie? Żebym mógł, stary, kurwa, mógł... miała się nie obrażać. Ale ja cię teraz obraziłem, pracownica, pracuje dla ciebie, to moja pracownica. Kurwa dla mnie. Przecież kurwa powiedziałeś, mówiłeś swojemu przyjacielowi. Mówiłeś swojemu przyjacielowi. Odpierdol się od Nikoli, kurwa. Odpierdol. Daj mi dokończyć. Zamknij ryj, kurwa, i wypierdalaj. Mówiłeś swojemu przyjacielowi. Masz ze mną konflikt. Że kurwa, a nie z nią. Fajnie jest na niej zarobić kasę. I jeżeli chcesz potwierdzenia moich słów, to chciałbym zaprosić mojego przyjaciela, aby mógł potwierdzić te słowa. Dobrze, tylko poczekaj, dzwonimy teraz do Dawida Załęckiego, bo nie chciałbym mieszać wątków. No miejmy nadzieję, że odbierze. Tyle wątków, że kurwa... Dawid Załęcki, być może później byśmy się dodzwonili do Denisa. Natomiast tak, wiemy, że z kimś jesteś. W związku z Denisem jestem, jak to było do mnie pytanie. A kurwa, znowu wydałem. Nie o to mi chodziło. Nathan Marcoń, komedian. Nieoficjalny. My tylko... Dobra, no to jest friends with benefits. A to czemu odklepałeś?
No bo kurwa nie chciałem, żeby ludzie widzieli. Nie chciałeś być ruchany? No tak. Czemu odklepałeś? Bo mówię, że ja wolę ruchać. Ruchany w walce, kurwa, by ci najebał, tak kurwa, nawet kurwa minuty by się wytrzymał. Słuchaj, widziałeś. Czemu odklepałeś? Bo widziałeś, jak Denis się wypinał przed Omielańczukiem. To nie chciałem, kurwa, żeby wsadził mi chuja w dupę. Boisz się, kurwa, i tyle walki się bałeś. No ale kurwa, ja nie chciałem po prostu przejść na wizji tego chuja w dupę. Mówię, że ja wolę wsadzać chuja w dupę, a nie mieć chuja w dupie. Wytrzymywałeś, kurwa. Na psychicznie nie wytrzymałem. No, do walki nie doszło, bo ale nie ja powiedziałem, że mogę wyjść, kurwa, na. O, to ja mogę z wielkim bu. Wspólnie w parze wyjść do Denisa Zamońskiego i Szachty, do jego chłopaka. Bo jakby ja tylko z Denisem spędziłem. No oni wtedy też się położą. No, bo, od razu. Że się wypną w sensie. No nie wiem. Bo będą na fiuta ode mnie czekać. Na pewno się położą. Wielki był z tego, co wiem, jest hetero akurat. Więc. To nie wiem, no ale. Nie wiem, czy Wielki był chciał z tobą walczyć, kurwa, z naprzeciw Denisa. Znaczy Wielki był akurat, myślę, że ma olej w głowie i on kurwa. No ma, właśnie, ale na twoje takie zachowanie. No właśnie, kurwa, myślę, że Wielkiemu był bardziej imponuje, że jebie takich pseudoprawilniaków jak Denis, kurwa. A mam szacunek, kurwa, i mam plecy. No nie masz, kurwa, właśnie szacunku. Mam szacunek, jakie, kurwa, do kogo masz szacunek? Mam szacunek prawdziwej masz? Ulicy, kurwa. A, no, masz szacunek. Ludzie na ulicy, kurwa. A w ogóle nie wychodzisz na tą ulicę, bo każdy będzie ci na ciebie. Gangsterzy, kurwa. Ale tu nie ma gangsterów. A tam, wiesz, jaki jest problem z tobą? Do mnie podchodzą, że kiedy ktoś cię, może nie tyle, że atakuje, ale cię pokonuje, to ty tylko potrafisz pluć. Ja ledwo co tu wszedłem, a ty tak. A kurwa, zajebię mu z butelki, kurwa. A potem na niego napluję. No tak. Dlaczego tak jesteś? Czemu wy głos? Bo moim fetyszem jest głos, pluć. No bo kurwa, udaję go, tego cepa jebanego, kurwa. No, moim fetyszem jest plucie. Słuchaj, ja mam dla ciebie. Jak już mówimy o seksie cały czas. Ja mam dla ciebie, nie? Bo moim fetyszem jest plucie. Ja dobrze. Też czasem lubię. Nie, dobra, nie będę mówić więcej, bo to bez przesady. Natomiast mamy telefon. A tak jak mówiliśmy, chcieliśmy się dodzwonić do Dawida Załęckiego. Chyba go jeszcze nie mamy. Mamy teraz widza. Halo, halo, z kim rozmawiamy? No halo, to wy dzwonicie. Dawid Załęcki jednak. Witamy serdecznie. Dzień dobry, panie Dawidzie. Halo, to wy dzwonicie. Z tego, co wiem, to Nathan Marcon, kłócąc się z pana synem, raz obraził pana, ale znaczy raz cię obraził, Dawid, natomiast potem od razu przeprosił. Nie wiem, czy przeprosiny do ciebie dotarły, więc wiemy, że na żywo Nathan chciał przeprosić jeszcze raz. Znaczy ja chciałem... Nie, znaczy nie, ty mnie nie obchodzi, co on tam przeprasza, czy nie. Nie chce mi się dla tego człowieka poświęcać czasu, także no to na razie, cześć. No i prawidłowo. Dobrze. No i krótko. O! Z Denisem króciutko. Równie dobrze mógł nie przyjąć. No dobrze. Ale... Nie, to reżyserka dzwoniła, natomiast możesz w dalszym ciągu na pewno nas ogląda, przekazać, co masz do powiedzenia. No kurwa, no co mam powiedzieć, no współczuję kurwa syna, no. Mój na przykład ojciec gangster jest ze mnie dumny, wychodzi z więzienia, wychodzi z więzienia. Chujowym policjantem, że kurwa aż biuro detektywistyczne założył, kurwa. Ty obrażasz wszystkich detektywów w Polsce teraz? Ale wy wszyscy prawilniaki tutaj jesteście, normalnie szkoda gadać, ale nie? Ale on jest podobny do Rutkowskiego, zobacz włosy. No, ja nie wiem. Ale podobny się, do Rutkowskiego. Pierdoliliście się tych, nie wiem, detektywów, policjantów, normalnie wy więzienia na oczy nie widzieliście. Kamer, bo nie założysz. Prawilniaki. Nie potrafię być sutenerem i sprzedawać kobiety, kurwa. Swoje kobiety. Dobrze, w takim razie proszę reżyserkę w miarę możliwości Denisa Załęckiego, a teraz powiedz o swoim. O co? Powiedz teraz o swoim koledze, ponieważ przerwałem. Tak, chciałem, bo ogólnie Kamera Boy kilka razy z Nikitą, w sensie on wygląda... Czemu znowu Nikita? Ja wiem, że on wygląda jak byłby w ciąży, ale chodziło mi o to, że... A ty kurwa wyglądasz jak trans. No okej, okay. No wiem, chuj, no dlatego chuj, podobał się Denisowi. Okulary masz zajebiste, ty. Dziękuję. Rozjebały się tam okulary, bo jak no właśnie mam teraz na nosie okulary, i nie są kurwa rozwalone, wiesz? No. Wracając do tematu, no, o co chodzi tylko, z twoim przyjacielem? Tylko, kurwa, wiesz co, najgorsze jest to, że on jest przyzwyczajony do posiadania penisa w gębie i często kurwa, jakby jesteś przyzwyczajony słucha, do tego, a teraz nie ma fiuta w gębie. Że dzwonisz na policję, kurwa. No jak tak dzwonisz na policję, to powiedz, że mam do starego do biura detektywistycznego. No to nie jest policjant. No ja. Biuro detektywistyczne, tak. Proszę o przybliżenie tutaj zaraz. Dobra, no i co z tego? Wygarniasz, jesteś hipokrytą, wygarniasz mu takie rzeczy, a sam nie, no bo kurwa, on zawsze się broni, że ktokolwiek, że ktoś tam jakiś filmik ukradł. On wszystko zaraz po chwili robicie z niego rozjebuny, a chwilę później mówicie, że sam pójdziesz na policję. Nathan, twój przyjaciel jest gotowy. Tak. Wyjdę jakby na środek, nie żeby się bić, tylko żeby wspierać mojego przyjaciela. Zapraszamy. Nikita usunęła ciążę kilka razy, bo chcieliście mieć dzieci, ale ja? Po chwili... Tak. Z ikolozy i powiedzieliście... Dowody. I powiedzieliście... Dowody. A ty ile dałeś dowody?